Proszę pani, zacznę nietypowo, ponieważ nietypowo doszło do tego spotkania. Przepraszam pani, że pierwszy raz zdarzyło mi się, żeby no, polityk lokalny zaproponował rozmowę z sobą. I oczywiście ja mogę uznać, że założyć, że pani Martyn swój interes, ale też ja znalazłem w tym dwie rzeczy. To znaczy taka jedna jest ta otwartość pani, po drugie jest pani dobrym rozmówcą. A po trzecie rozumiem, że no, trzeba zabiegać o swój interes swojej partii. Ale może coś więcej pani powie, dlaczego pani zdecydowała się na rozmowę, to właśnie zaproponowanie takie otwarte zaproponowanie rozmowy. Panie redaktorze, no... Czy żeby zaoszczędzić na plakatach? No nie, no tutaj jest też sprawa taka oczywista, panie redaktorze. My startując, wszyscy, którzy chcą tak naprawdę startować w wyborach, mamy swoje limity, mamy określoną ilość pieniędzy na plakaty, na wszystkie swoje materiały wyborcze, więc ja tutaj to proszę tak na to nie patrzeć. Ja zawsze interesowałem się tym, co dzieje się w naszym powiecie, choćby z tego względu, że jestem tutaj przewodniczącą powiatową naszej struktury i także proszę mi wierzyć, a poza tym, tak jak pan redaktor powiedział, lubię rozmawiać, a z panem szczególnie mi się dobrze rozmawia. Dlatego, no, to na początek chcę pana. Pani ustawić rozmowę, żebym ja był pan, dla pani, że tak powiem, grzeczny i układny. Ja po prostu mówię, jakie jest, panie redaktorze. Ale też specjalnie nie będę drapieżny, bo tak, bo szczególnie nie mam też powodu do atakowania pani, ani pani partii. Ale poukładajmy wszystko. Ostatnio rozmawialiśmy, też była to rozmowa z założenia polityczna, a nie z kuratorem oświaty, tylko z szefową struktur powiatowych PiS-u w powiecie goleniowskim. I było to przed wyborami samorządowymi w tamtym roku. I startowała pani do sejmiku. Proszę powiedzieć, bo nie było okazji, żeby o tym porozmawiać. 2,5 tysiąca głosów mniej więcej pani zdobyła, prawda? Mało czy dużo? No właśnie, jak pani to ocenia i ten start? Sukces, wystarczająco dobrze. Zadowolona pani jest, niezadowolona znaczy, z tego? Czy zadowolona? No nie, myślę, że każdy, kto startuje, to chciałby tak naprawdę dostać się do tych wyznaczonych przez siebie celów. No nie udało się, no trudno, ja szat nie rozdzieram z tego powodu. Jestem, pracuję nad tym, żeby ten wynik był lepszy, stąd i też mój start zaproponowany tutaj przez partię. I ja powiem, no bardzo mi zależy na dobrym wyniku, dlatego jestem tu u pana. Zależy mi na tym, żeby ludzie mnie rozpoznawali i wiedzieli, że naprawdę mogą na mnie liczyć. Jeszcze do tego dopytam na te wybory sprzed roku. 2,5 tysiąca, niewiele tak szczerze mówiąc brakowało, bo dostali się z waszej listy do sejmiku, z waszej listy, bo innych jeszcze były tak. Inne sytuacje, ale z waszej listy były te, które niewiele więcej mieli, czyli niewiele ponad 3 tysiące głosów, czyli powiedzmy ze szczerze, nie trzeba było mieć bardzo wiele, czyli tak jak pani Jacyna Witt na przykład, kilkanaście tysięcy głosów, można było mieć mniej. Czyli to też mówię, żeby zobaczyć skalę tego. To nie jest tak, że jak się ma 2,5 czy 3 tysiące, to już nie ma żadnych szans. Teraz ma pani 14 listy, miejsca na liście, czy to jest takie, tutaj apeluję o pani takie podejście, no nie kampanijne, to znaczy, czy to jest obowiązek partyjny, bo miejsce, mówiąc w skrócie i tak jak się to między startującymi mówi, nie jest biorące. Czy to jest tak, że jest partia mówi, no musisz nas pomóc i każdy głos się liczy. Wiadomo, że wszyscy nie mogą wejść, no zakłada, że cała lista weszła do Sejmu. To jakie motywacje są? Że trzeba pracować dla partii, czy też bardziej na siebie, wiedząc, że to trudne zadanie jest z 14 miejsca wejść do Sejmu? No niewątpliwie trudno, ale myślę, że pan redaktor zauważył, że na naszej liście, naprawdę mocnej liście, tutaj to podkreślam, są naprawdę bardzo fajni kandydaci. No choćby myślę, że tutaj muszę powiedzieć o ministrze jednym, drugim, także proszę mi wierzyć, że mój start, miejsce tak naprawdę dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Choć pewnie wolałabym być na jednym z pierwszych, ale... Naprawdę chciałaby pani być posłem?
Czy ja chciałabym być posłem? No proszę mi powiedzieć, no to wobec tego po co ja? No właśnie myśl może być motywacja taka, że trzeba rozpoznawali ludzie w okolicy, no zbierają punkty dla listy. No to jest też jedna z Ale to motywacji, też jest pracuje się dla wartość, tak? partii. Myślę, że to też tak można na to spojrzeć. Aczkolwiek ja już pracując no, na tym miejscu, gdzie jestem, no troszkę poznałam warunków pracy, jeżeli chodzi o światę tu regionalnie. No to jeżeli mogłabym mieć wpływ na cokolwiek, jeżeli chodzi o tą wyższą półkę decydującą o tym, jak będzie wyglądała sytuacja oświaty w kraju, no to ja dlatego jestem na tej liście, bo bardzo by mi zależało, żeby te zmiany zaszły. Ja je obserwuję, aczkolwiek one rzeczywiście powinny być no tutaj przez takich ludzi, którzy się na tym znają, kierowane. Dlatego ja jestem. No tak, ale będąc kuratorem oświaty, ma pani, jest pani urzędnikiem państwowym i Tak. ma pani zakreślony zakres działania, prawda? Tak. Od posła wymagamy, że tak powiem, bardzo szerokiego zakresu, jeżeli nie interesowania się i przynajmniej orientowania się, w czym się nie orientuje, we wszystkim. Czyli wiedzieć Jasne. przynajmniej, czego się nie wie. W związku z tym i zupełnie na skalę, bo to nie chodzi o to, żeby pójść tam i zajmować się tylko oświatą, a nie wiedzieć, co się dzieje. Czy z tego punktu widzenia uważa pani, że startuje pan tam jako dobrze przygotowany urzędnik oświatowy, czy też jako polityk lokalny? No tak, powiem, czy ja się, bo tutaj taki przekaz pana redaktora jest, że niekoniecznie muszę znać się na wszystkim. Oczywiście, Bo nikt się nie zna na myślę, wszystkim. że no więc chciałabym to powiedzieć, tak? Myślę, że wielu posłów, którzy w tej chwili nawet są posłami, wystartując i nawet działając już przez ten czas mijającej już kadencji, startowali być może niekoniecznie znając się na wszystkich dziedzinach życia naszego państwa, ale myślę, że wszyscy się uczymy. Ja podkreślam to, że nie ma człowieka, który wszystko wie na początku. Jeżeli wystarczy, że ma umysł otwarty, a uważam, że to jest naprawdę taka zaleta kandydatów, którzy startują z naszej listy, nie ma obaw, że nie będą spełniali dobrze swojej roli. Tu wracając do zainteresowania różnymi sprawami, jeżeli nawet i chodzi czy o gospodarkę, czy no, związane na przykład z naszym terenem. Panie redaktorze, ja nie tylko działką edukacyjną się interesuję. Bardzo mnie zadowala sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o dokładanie pieniędzy do na przykład ostatnio pan wojewoda mówił o tych pieniądzach, które zasilą szpital. Ale w naszym województwie powiat goleniowski również te pieniądze otrzyma. Wiem, że pieniądze dodatkowe na budowę dróg rozmawiałam ze starostą na ten temat. Także to moje zainteresowanie sprawami nie tylko związanymi z oświatą są dla mnie takie oczywiste. To wracam do puenty tego pytania. Startuje pani bardziej jako urzędnik czy jako polityk? No, czy ja jestem. No myślę, że czy jestem dobrym politykiem, no to już niech ocenią wyborcy jako Ale jak się urzęd. pani czuje? Czy Jak pani, ja się czuję? startując tutaj w wyborach Dla mnie to parlamentarnych? jest naprawdę wyzwanie, powiem szczerze. No, każde zadanie, które jest mi powierzone, to jest dla mnie wyzwanie i staram się wykonywać jak najlepiej. Powiem panu, no nie wiem, czy to skromnie, czy nieskromnie. Nawet ludzi, których znam, to trochę tak mówią, no dobrze, żebyś poszła do tego Sejmu, bo mogłabyś rzeczywiście tam coś wnieść od siebie. Ale z drugiej strony, nawet w tym urzędzie, w którym pracuję, to co niektórzy nie chcieliby, żebym odchodziła, bo jakoś chyba się sprawdzam w tej swojej Proszę roli. pani, polityk czy urzędnik? Polityk czy urzędnik? No, wydaje mi się, że polityk, tak? No, chciałabym być dobrym politykiem i zmierzam do tego, żeby takowym być. Ponieważ, no to dobrze, że pani tak powiedziała, bo łatwiej mi się będzie rozmawiało z politykiem lokalnym na razie, bo jest pani szefową powiatowych struktur PiS-u w naszym Prawa i Sprawiedliwości, w naszym powiecie goleniowskim. Proszę pani, sytuacja wydaje się bardzo korzystna. To znaczy dla Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że nawet nie tylko w całym kraju, ale szczególnie w naszym regionie. Jak pani pewnie wie, no macie swoje badania sondażowe. W ciągu roku od wyborów samorządowych poparcie
z tych danych, jakie można zebrać oficjalnie, w dotychczasowym mateczniku Platformy Obywatelskiej, jakim był obwód okręg koszaliński i szczeciński, dla Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie wyrosło. Wyraźnie. To pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego, tak. Ponieważ udało się w niektórych powiatach wygrać, co też było to ewenementem. A najnowsze badania pokazują, że jest, mówiąc w skrócie, remis w koszalińskim i prawie remis w szczecińskim okręgu, co pokazuje progres. Czy pani, patrząc na to z punktu widzenia kogoś, kto jest związany z powiatem goleniowskim, dostrzega taką zmianę, ponieważ jak popatrzymy na wybory sprzed roku, no powiedzmy sobie, one na poziomie powiatu sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości nie były, wyłączywszy jedną rzecz, że jeżeli się startowało z poziomu 0, a się ma 3 czy 4, no to przyrost jest duży, prawda? Oczywiście. Ale wpływu na władzę praktycznie nie macie nigdzie. W żadnej gminie, ani w Radzie Powiatu. To jakby to zsumować, czy powiat goleniowski omija ten trend poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości ogólnokrajowy i który nawet dochodzi do okręgu szczecińskiego? Ja powiem panu, no, gdybyśmy patrzyli na te takie no, badania, no, tak jak pan redaktor mówi, być może nie jest tak dobrze w naszym powiecie, ale no, chyba trzeba to zmienić. Ja ze swojej perspektywy, pan redaktor powiedział, że no, 3 radnych powiatowych, gminnych, gdzieś to jest za mało, żeby to zmienić. No ale powiem panu tak, no, praca, którą wykonujemy, to co się dzieje, nawet to rozszerzenie naszych kręgów na takie tereny jak Stepnica, Maszewo zdecydowanie, no to proszę mi powiedzieć, czy to nie gwarantuje jakby rozszerzenia tych kręgów zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że tak. Zgadzam się, progres jest, tylko on w dalszym ciągu nie przekłada się na egzekutywę. No ale przepraszam bardzo, no to myślę, że tutaj myślę, że warto by się odwołać do wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Mamy okazję niebawem wrzucić kartkę w odpowiednim miejscu z odpowiednim znakiem wstawionym i w tym momencie, jeżeli mieszkańcy będą uważali, że rzeczywiście warto postawić na Prawo i Sprawiedliwość, obojętnie z którego miejsca by ten człowiek, na którego głosują, startował, to myślę, że w tym momencie możemy powiedzieć, że rzeczywiście udało się to zmienić, ten trend. Ja bardzo, ale to bardzo jestem człowiekiem otwartym i proponuję wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, by rzeczywiście rozważył taką decyzję ważną. Mamy do czynienia z normalną polityką prowadzoną teraz. Myślę, że każdy może zmierzyć się z kieszeniami, w których są konkretne pieniądze, które uzyskali w wyniku działań naszego rządu i plany, które nasz tutaj rząd proponuje na przyszłość. Mówię tutaj o tej najniższej pensji, która ma obowiązywać od 21 i 3. Myślę, że te... Które 4000 i przekładając to nawet na euro, możemy doskonale wiedzieć, ile to byłoby pieniędzy w kieszeni i jakby wzrost tej liczby, tej takiej klasy średniej, bo myślę, że dzisiaj nawet, bo słyszałam ostatnio taką rozmowę w radio, że no przedsiębiorcy trochę się martwią, że tam nie dadzą rady, ale myślę, że z każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Myślę, że najważniejsze jest to, by Polacy wreszcie zaczęli godnie zarabiać. I taki jest cel, ten dobrobyt, który ma, przyświeca tak naprawdę działaniom wszystkich naszych tutaj rządzących. Myślę tu o panu premierze, o tym, co mówi, o emerytach, o tym, żeby rolnicy rzeczywiście dostawali te dopłaty na takim europejskim poziomie. To myślę, że to powinno naprawdę przekonywać dużą grupę mieszkańców naszego powiatu. Proszę pani, czy oni mają głosować, ci nasi, bo przecież docieramy za pośrednictwem prasy i internetu z tą rozmową do mieszkańców naszego powiatu przede wszystkim, to czy oni mają głosować na to, co mówi
tak naprawdę przekazuje szef partii Jarosław Kaczyński, czy też i w związku z tym na program partii, głosując na panią albo na innych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu, czy też mając na uwadze to, co się dzieje, to jak PiS ma wpływ na to, co się dzieje w gminach i w naszym powiecie. Bo powiem pani tak, oczywiście dużo łatwiej jest pani prezentować, ja to rozumiem, że każdemu kandydatowi z jakiejkolwiek partii prezentować ogólny program, bo to nie jest pani program, w tym sensie, że pani go wymyśliła, ale jak rozumiem, pani się Ale ja cieszę się bardzo, że prawda? Jest i że można go prezentować. Natomiast on jest ogólnokrajowy, prawda? On nie jest rozdrobniony, prawdzie dotyczy także mieszkańców naszego powiatu, ale nie jest dedykowany specjalnie mieszkańcom naszego powiatu. Oni PiS odbierają, jak każdą zresztą partię, przez przekaz ogólnopolski, ale też przez jakieś doświadczenia własne tu na miejscu. I proszę powiedzieć, ja tak się zastanawiałem sam i pytałem o to panią Muszyńską też, ale jak mają odbierać ten ogólnopolski program PiS-u w sytuacji całościowej, nie mówię tego gospodarczym, tylko także politycznym, to sytuację całą, jakie są wszystkie partie polityczne w Polsce, jakie jest Polska, na przykład przez pryzmat prostego rozwiązania, które myślę, że bardzo dużo tym, którzy obserwują scenę lokalną, zrobiło zamieszania w głowach. No macie czterech przedstawicieli, czyli od jednego do czterech wzrosła liczba przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Goleniowskiego. Tak. I proszę bardzo, i wszyscy oni zagłosowali za starostą z Platformy Obywatelskiej. Jak to ci, którzy jak wszystkich pytam, zastanawiam się, bo tak sobie myślę z punktu widzenia wyborcy, to musi być zaskoczenie. To znaczy co, jest wielka koalicja wszystkich z wszystkich, bo akurat tak się składa, że w tej Radzie wszyscy głosowali za propozycjami, czyli za zarządem, za całym składem, którym jest PSL, SLD i Platforma Obywatelska. Mhm. To znaczy co, PiS jest w koalicji cichej w powiecie z tymi trzema partiami? To chyba wyjątek w Polsce. Nie, my naprawdę, na pewno nie jesteśmy w koalicji. Ja po tym zarządzie rozmawiałam z członkami naszej partii, którzy są tutaj w powiecie. I myślę, z tego co od nich usłyszałam, to co przedstawił starosta, wydawało się dla nich ważne i uważali, że nie muszą tutaj tego podważać i na pewno nie ma mowy o żadnej koalicji. Proszę mi wierzyć, lokalnie, tak jak pan redaktor mówi, są sytuacje, w których nie dzieląc się na różne opcje polityczne, podejmujemy decyzje w sprawie tu lokalne. Także ja myślę, że pan doskonale wie, że to chodziło przede wszystkim o sprawę chyba szpitala, o tym pan redaktor mówi. Nie, chodziło jeszcze na początku o głosowanie zwyczajne, kiedy się konstytuują nowe władze powiatu i przyznam, że wydaje mi się, znaczy mi jako obserwatorowi tej sceny wydaje się nieczytelne, bo nie dostali wszyscy jakiegoś jednoznacznego przekazu, czyli jak mają odczytywać taką sytuację. Jedni odczytują to jako to, że nie ma żadnych kontrowersji, wszyscy ze wszystkim współpracujemy. Inni, że widocznie są jakieś zgrzyty na linii radni powiatowi, a ważniejsze czynniki partyjne wyższe. W każdym razie, jak to wygląda w praktyce? Czy ci cztery radni głosowali według tego, jak uważali, czy też jest jakaś dyscyplina, do pewnego momentu jest jakaś dyscyplina partyjna w partii? A jeżeli tak, to do jakiego? Czy już powiat tego nie obowiązuje? Panie redaktorze, no to są radni... Mówię o wszystkich partiach, bo wszystkich partiach tak, oczywiście, jest, wybrani przez mieszkańców, to oni zadecydowali, że te osoby weszły do Rady Powiatu, aczkolwiek to są, no tak jak pan na początku powiedział, no ten wzrost z jednego do czwórki radnych w powiecie, jest to zwiększenie dla mnie duże, ale to są nowi, zupełnie być może jeszcze nie do końca okrzepli w polityce radni. Staramy się pomagać tym radnym, żeby podejmowali właściwe decyzje. Mają prawa, wręcz obowiązek w trudnych dla siebie w trakcie podejmowania decyzji, czy w lewo, czy w prawo, czy podjąć taką, czy inną decyzję. No uczymy się tego, tak? Nie ma żadnych takich tutaj obostrzeń, że muszą rzeczywiście w każdym temacie pytać mnie, czy przewodniczącego Leszka Dobrzyńskiego,
Gdańskiego w Szczecinie, aczkolwiek no, takie pytania są i staramy się w miarę naszych możliwości podpowiadać tym radnym i proszę nie brać tego w ten sposób, nie postrzegać, że my narzucamy, że musi być dyscyplina. Nie, to są radni, którzy działają w kole Prawa i Sprawiedliwości. Jest przewodniczący między sobą wybrany i wspólnie ustalają, jakie stanowisko w danej sprawie przyjmują. To jest takie oczywiste, zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i w innych. Myślę, że tak to się odbywa. I to nie przeszkadza spójności programowej partii? No ale proszę mi powiedzieć, cóż takiego zostało zrobione w tym wypadku, to głosowanie, o którym pan mówi, co spowodowało, że? No to, że właściwie, skoro jest tak, że wyszło, że wszystko jest tak, jak było, to wejście czwórki radnych z PiS-u nic nie zmieniło. Znaczy było dobrze i jest w dalszym ciągu dobrze, no bo tak to wyglądało. Panowie starostowie z PSL-u i Platformy zamienili się miejscami, dokooptowali kilku ludzi z SLD. Jaki z tego morał dla tych, którzy głosowali na PiS? Tak się pytam. Ja, morał dla mnie jest jeden i tutaj pan redaktor dokładnie. Nawet wstrzymanie się od głosu jest pokazaniem jednak pewnego, no więc pewnej rezerwy. Chciałam, prawda? To właśnie powiedzieć. Być może gdyby wstrzymali się od głosu, być może ten przekaz byłby bardziej oczywisty, no ale to już się stało, głosowanie się odbyło. Po tych głosowaniach rozmowy oczywiście toczyliśmy ze sobą, być może z mojej strony nie do końca zaopiekowana grupa była, ale ja rozmawiam, rozmawiamy ze sobą i ja bym nie chciała tutaj, żebyście państwo tutaj źle oceniali naszych radnych. Staramy się, uczymy się i na pewno działalność na rzecz tak naprawdę całego naszego powiatu jest odczuwalne. Tutaj rozmawiam z panią radną Breyer na temat dróg, także proszę mi wierzyć, to być może taki był początek, może nie za dobry, ale można z tego wyciągnąć dla proszę siebie pani, wnioski i będziemy pracować dalej. Proszę nam powiedzieć dalej. Więcej o tym, jak wygląda, może nie to jest kuchnia polityczna, właściwie praktyka polityczna, której ludzie mimo wszystko jednak na tym poziomie nie dostrzegają. Ona jest dostrzegana na poziomie krajowym albo ewentualnie wojewódzkim. Ale jak wygląda w praktyce kontakt między, no powiedzmy, z szefami, tak jak pani, głównych partii w powiecie, czyli Platformy, PSL-u, SLD. Czy wy ze sobą rozmawiacie, jest coś w rodzaju, jest jakiś sposób porozumiewania się, czy też jest to wszystko tak, jak ustalą nad wami, czyli albo w województwie, albo na poziomie krajowym? Nie. Ja powiem wprost. Bo przepraszam, bo zarówno w radach powiatu, w Radzie Powiatu, jak i w Radach Gmin, przedstawiciele tych partii, nie zawsze pod swoim szyldem, powiedzmy ze szczerze, ale się spotykają, prawda? Oni muszą, chcąc nie chcą współpracować i współpraca raz jest współpraca, a innym razem no niekiedy konfrontować się, prawda? Jasne. Czy w związku z tym na tym poziomie jest jakaś płaszczyzna porozumienia, czy też jest to tylko tak, że one są jak zaciężne wojska sterowane wszystkie z Warszawy? Nie, absolutnie nie. Ja, tak jak zresztą nawet pan premier mówi o tym, że lokalnie musimy działać na rzecz tej społeczności lokalnej. Powiem, jaka jest moja rola tutaj, bo to też myślę jest kluczowe. Ja jestem... Właśnie jest pani Cerberem? Nie, proszę tak nie patrzeć pomiędzy na to. Pomiędzy centralą a dołami? Nie, absolutnie nie. Ja jestem członkiem zarządu szczecińskiego, także proszę też zauważyć moją rolę, czyli wszelkie informacje, które mogą być przekazywane na ten poziom niższy, czyli powiat, gmina, ja jestem przekaźnikiem, aczkolwiek tutaj podległość takiej struktury jak powiatowa, której jestem przewodniczącą, gminnej, której również jestem w Nowogardzie przewodniczącą. No myślę, że ten przekaz jest zawsze jednolity. Staramy się współpracować, spotykamy się w momencie, kiedy zdarzają się jakieś trudne sytuacje, które musimy omówić i stanowisko swoje wypracowując, przedstawić. To robimy zarówno na poziomie gminy, jak i na poziomie powiatu.
Czyli pani rola jest koordynująca bardziej? Bardziej koordynująca, aczkolwiek no tutaj taką samodzielność oczywiście, bo przecież tak naprawdę to ludzie wybrali radnych i gminnych i powiatowych, więc proszę nie patrzeć na mnie, że to jest człowiek, który tak naprawdę steruje tym, co się dzieje i decyzje, które są podejmowane, to one są przeze mnie. Proszę tak na mnie nie patrzeć. To są ludzie, którzy mają tak naprawdę swoją wolę, którą podejmują w trakcie głosowań, aczkolwiek no, wytyczone ramy przez partie też muszą obowiązywać. Proszę pani, a jak w międzyczasie, czyli od tej naszej rozmowy sprzed roku, niecałego roku, bo niecały rok upłynął, jak powiedziałem, siła partii wydaje się w całym kraju wzrosła, wzrosła także w naszym okręgu i chyba nawet w powiecie, ale czy to się przekłada na przykład na wzrost członków? Jak pani, jak to jest? Po pierwsze, jest łatwo budować struktury tak, żeby one rosły. I to też nie rosły tylko numerycznie, to znaczy, żeby mieć po prostu co jakiś czas progres w postaci większej liczby członków, ale też, żeby to byli ludzie, którzy świadomie wstępują do Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc dlaczego i do jakiej partii wstępują. Jak pani to ocenia? W ciągu roku już dużo się zmieniło, powiększyła się, zmniejszyła i No dla stabilizacja? mnie tak, zdecydowanie i tutaj podkreślam o jakość tych przyjęć też, tak jak pan redaktor powiedział, to my naprawdę nie musimy przyjmować naszych tutaj Polaków z naszego rejonu do naszych struktur, tylko dlatego, żeby tą ilość podwyższyć. My naprawdę przyjmujemy i przychodzą do nas ludzie zdecydowani ze swoimi poglądami. Te nasze struktury w całym powiecie się rozszerzają. Kiedy mówiłam o tym, że nawet i w Stepnicy tam naprawdę nie było takich Chyba chętnych. najsłabsi w Stepnicy jesteście, prawda? Ale akurat tam już naprawdę tych zgłoszeń mamy na tyle, że ja mogę już dzisiaj powiedzieć, że rzeczywiście za chwilę tam całkiem sensowna struktura powstanie. Powiem panu o 20 osobach, które chciałyby tak naprawdę stworzyć taką strukturę. Dzięki temu, że naprawdę mamy tutaj też taki podział przewodniczących tych naszych terenów, czyli pani Ola Muszyńska, która zajmuje się Goleniowem, Maszewem, Stepnicą, zajmuje się pan Rafał Giedka i ta nasza intensywna praca w terenie no, daje konkretne skutki. No, proszę mi uwierzyć, że liczby osób, które się do nas zgłaszają, że chciałby, i to są wybory świadome, jakość tak naprawdę jest bardzo duża dla nas i wartość tych osób, dlatego nie idziemy na ilość, ale rzeczywiście chętnych mamy No to coraz dobrze, proszę więcej. powiedzieć obecnie ile szabel w powiecie ma Prawo i Sprawiedliwość? No tak. 100, 120, 500? Nie, absolutnie nie. Tak jak mówiłam, to jest około setki, oprócz tego, że co niektórzy jakby czekają, żeby to przyjęcie nastąpiło, bo mamy taką moc sprawczą, że tutaj powiat może przyjmować nowych członków. Także naprawdę setka i ja mam nadzieję, że w którymś momencie będziemy mogli mówić, że to jest ich około 150. Ja zmierzam do tego, żeby 150 w naszych tych strukturach naszego powiatu było, czy dużo, czy mało. A jak pani ocenia to, no bo to jest też problem, czy są koniunkturalni kandydaci? No, Prawo i Sprawiedliwość rządzi, w związku z tym ma posady do rozdania. No ja tego tak nie oceniam, dlatego mówię o tym świadomym wstępowaniu do naszej partii. Sam pan wie, że dobrze, no rządzimy, okej, okay, no ale wcale nie jest tak łatwo w tej naszej partii czy zdobywać jakieś naprawdę posady. To się odbywa zupełnie inaczej. Przystępujemy do konkursu wszyscy ci, którzy chcą. To nie ma tak, że my rozdawnictwo jakieś tutaj
stosujemy. Myślę, że tutaj najważniejsze są kompetencje, merytoryczność ewentualnych kandydatów na dane stanowisko, ale to proszę tak nie patrzeć, że my dzielimy jakimiś stanowiskami. Myślę, że pan to zauważył. Wcale nikt z nas, członków Prawa i Sprawiedliwości, aż tak się nie rozpycha, żebyśmy mówili o jakiejś takiej sytuacji, że coś tam się zadziało, że ktoś jest na jakimś stanowisku, a na to nie zasługuje. Jeżeli tak, no to proszę ten temat drążyć, ale ja na pewno takich sytuacji nie zauważam. Proszę pani, żeby z panią rozmowę spuentować politycznie, jednocześnie nie wykraczać poza granicę tego, co sama pani uznała za pewną dziedzinę pańskich swoich zainteresowań i tego, w czym się pani czuje kompetentna. Ja rozumiem, że to jest generalnie oświata jednak. To proszę powiedzieć, jak pani kandydatki do Sejmu opinia wygląda w sprawie wojny kulturowej, która toczy się w Polsce. Ona oprócz wielu innych wojen, które na pewno nie są dobre jak z punktu widzenia Polaków jako wspólnoty narodowej, ale są faktem. No, to nas nie odróżnia specjalnie od innych krajów, to też nie jest tak, żebyśmy u nas były większe albo mniejsze. W każdym razie jest nagłosiona. I ta konfrontacja idei jest bardzo wyrazista. Ona się przejawia na poziomie partyjnym w tym, że jest PiS i wszyscy są przeciw PiS. Tak można powiedzieć. Ale przecież nie dlatego tylko, że PiS, ale też ze względu na poglądy, które głosi. Część tej wojny przekłada się wprost na dziedzinę, w której pani pracuje, czyli oświatę. No, od przedszkola do powiedzmy szkoły średniej, bo dalej też to jest, ale to są uniwersytety już. Czyli mówiąc w skrócie, inny resort. No właśnie. To czy... Co pani powie na temat tego, jak ta wojna wygląda na poziomie powiatu, ale także tego, czym się pani zajmuje profesjonalnie, czyli województwa zachodniopomorskiego w szkołach. Mamy teraz taką sytuację. W jednych samorządach, szczególnie w dużych miastach, i zazwyczaj to się wiąże z tym, kto rządzi w tym mieście. Pojawiają się pomysły, żeby ideologię LGBT, tak to nazywam, chociaż to jest precyzyjne, ale ponieważ to funkcjonuje medialnie, więc wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Ideologię. Za samorządowe pieniądze będzie się propagowało w wielu miastach. W innych z kolei pojawiają się wręcz przeciwne zdania, są rezolucje, które potępiają i zapewniają, że u nas tego nie będzie. Jakie pani zdanie jest w tej sprawie i jak to się przekłada na praktykę działania w tym wypadku Urzędu Państwowego, który pani reprezentuje, w Zachodniopomorskim? Tę sytuację normalnie regulują przepisy prawa, bo żeby tak naprawdę na terenie placówki jakaś organizacja lub jakieś stowarzyszenie bądź jakakolwiek inna osoba mogła głosić swoje poglądy, to tak naprawdę dyrektor placówki musi wyrazić na to zgodę, muszą zgodzić się na to rodzice, ta informacja musi dotrzeć do rodzica i tak naprawdę w tych sprawach decyduje dyrektor. Z mojego doświadczenia takich sytuacji, żebyśmy mieli do czynienia z tą indoktrynacją, nie ma. I mówi pani o Zachodniopomorskim. Tak, o Zachodniopomorskim. Gdy pojawiają się jakieś sytuacje takie, o których nie do końca dyrektorzy jakby sobie uzmysławiają, my przypominamy tylko o tym, że to on decyduje, co się dzieje w danej placówce. I proszę mi wierzyć, tu na terenie placówek naszego województwa sytuacja z LGBT jest na tyle, powiedziałabym, spokojna, że nie musimy się martwić, żebyśmy my jako instytucja musieli ingerować. Ja jestem tradycjonalistką, ale jednocześnie podkreślam, jestem osobą, która ściśle trzyma się prawa. Gdybym musiała ingerować w takich sytuacjach, gdzie jest jakieś podejrzenie o sytuację, która nie powinna mieć miejsca na terenie placówki, ja się nie obawiam, po prostu ingeruję i proszę tak to postrzegać. No dobrze, chodzi o to, z jednej strony przepisy prawa,
które słusznie pani przytoczyła, ale wiemy też, że tak naprawdę to nie jest tak, że dyrektor szkoły jest takim suwerenem, bo przecież on z jednej strony ma całą machinę państwową, która przecież, której częścią jest pani, która kontroluje go, a z drugiej strony ma też i daje pieniądze, prawda? To też jest bardzo ważne, subwencja oświatowa. Z drugiej strony ma samorząd, który też dostaje, daje pieniądze, ale jest na miejscu i trudno, żeby też prowadzi konkursy na dyrektorów szkół, prawda? No, te zależności jakieś istnieją. One, formalnie ma pani rację, że to wszystko zależy od dyrektora, to jest jego, ale z drugiej strony formalnie jest też tak, że dyrektor sam bez rodziców tego właśnie nic nie może zrobić, jeśli chodzi o na przykład ideologizację dzieci i młodzieży w szkołach, prawda? Tak. Ponieważ podstawa programowa tego nie przewiduje, a to, co ponad, wymaga zgody. Oczywiście. Ale jest pani praktykiem, to nie jest tak, że pani szkołę zna tylko przez szybę, dużo więcej pani o niej wie jak ja, więc wie pani też, że są różnego typu sposoby, żeby rodzice albo za późno się dowiedzieli, albo nie byli zorientowani, też nie wszystkich radach, nie wszystkie rady rodziców działają prężnie i tak dalej, i tak dalej. Proszę powiedzieć, pani zdaniem, żeby, mówiąc inaczej, rodzice mieli wpływ i wiedzieli, że jeżeli chcą, żeby, bo to przecież nie chodzi nam o jakaś tam spada z nieba ideologia, są fundacje, są grupy zainteresowane tym, żeby nie zawsze pod czytelnym hasłem prowadzić zajęcia różnego typu w szkołach, poza podstawą programową, które de facto okazują się czystą indoktrynacją albo ideologizacją. Czego nie zawsze, co zawsze można z tytułu wyczytać, to może wiedzieć dyrektor, ale nie zawsze może się zorientować rodzic. Co pani zdaniem powinni robić? Czy państwo monitorujecie to, tego typu działania na terenie szkoły? No bo łatwo powiedzieć tak, dyrektor jest autonomiczny, to po co nam kuratorium? No nie, no proszę tak nie mówić, tak? Po co kuratorium? Jak już słyszę, po co to kuratorium, to powiem szczerze, gdy patrzę na ten zasięg i ten obszar naszych działań, to proszę mi wierzyć, naprawdę my nie tylko jesteśmy po to, żeby jak Cerber kogoś tak naprawdę jakby oceniać, czy dobrze, czy źle, ale naprawdę my jesteśmy też do tego, żeby wesprzeć placówki. Dyrektor, nawet gdy ma wątpliwości, bo rozumiem, że tutaj nie podważamy roli dyrektora i jego kompetencji i współpracy z rodzicami również, bo to jest naprawdę partner dla dyrektora. Nawet jak ma jakieś wątpliwości, czy może, czy nie może, to naprawdę zawsze do nas się zwraca i my jesteśmy od tego, żeby podpowiedzieć dyrektorowi. No, a że organy prowadzące też mają swoją tutaj rolę do spełnienia, myślę, że warto powiedzieć o tym, że dyrektor jest ważny, najważniejszy w placówce. Ważne jest, by umiał współpracować z rodzicami i jak on to robi, to też nie jest jakby tutaj ocenne przez nas. Przecież komunikowanie się z rodzicami różnie, w różnych placówkach się odbywa, czy informacje na temat różnych szkoleń, czy jakieś rzeczy, które się będą działy w placówce, można przekazywać tak już dzisiaj w popularnym e-dzienniku. Są miejsca, w których dyrektor wyznacza takie materiały, które są ogólnodostępne dla rodzica. No tyle tylko, że tak, nawet gdyby się okazało, że rodzic ma wątpliwości, a ma prawo mieć, że czy został skutecznie powiadomiony, załóżmy o czymś, w czym uczestniczy jego dziecko, ma prawo się odwołać do nas i takie sytuacje bywają. Wystarczy, że rodzic zadzwoni do nas, te wątpliwości wyrazi w jaki sposób, czy telefonicznie, czy pisemnie, no to naszą rolą jest to po prostu sprawdzić. I taka jest nasza rola. Proszę mi wierzyć, że takich sytuacji jest niewiele, w których... Mówi pani o sytuacjach, w których pojawiają się tak. Zajęcia w szkołach na terenie zachodniopomorskiego, które promowałyby jakąś ideologię LGBT. Tak. O tym na pewno mówię i o innych takich politycznych, załóżmy, sytuacjach, które się mogą dziać w placówkach. No mieliśmy do czynienia z taką w naszym województwie. Ja nie ukrywam, że sprawdzałam, jak to jest w wypadku
wykładu pana profesora Balcerowicza, bo tak naprawdę rodzic chciał wiedzieć dlaczego i... Tylko powiedzmy, że to nie chodziło o ideologię LGBT, raczej nie, o ale tu mówię o różnych polityczną. rzeczach, tak? No, powiem tak, dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo ucznia w szkole i my wszyscy, którzy tutaj zajmujemy się oświatą, musimy wszystko zrobić, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, a to bezpieczeństwo na różnych poziomach. Nie tylko fizyczne, nie prawda? Tylko, nie tylko, oczywiście, więc tutaj ta współpraca z organem prowadzącym jak najbardziej, informacja dyrektora, że coś takiego będzie się działo na terenie jego placówki, działalność jakiegoś stowarzyszenia, to musi być rzeczywiście zgoda na to i organu prowadzącego, i muszą być zapisy w statucie. Rada pedagogiczna musi się w tej kwestii wypowiedzieć, rada rodziców, także myślę, że na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć wprost, że takich zagrożeń tu nie widzę, a jak się okaże, że ktoś mi o tym powie, no to będę starała się sprawdzić, czy rzeczywiście to jest zrobione zgodnie z prawem. Proszę pani, pani tak dosyć, że tak powiem, koncyliacyjnie o tym mówi, jakby to była sprawa taka, która, no, powiedzmy, nas nie dotyczy. Tymczasem z jednej strony mamy bardzo zdecydowany przekaz szefa partii. Jarosław Kaczyński powiedział zdecydowanie, że będzie bronić, będziemy my, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a ponieważ Prawo i Sprawiedliwość rządzi i ma zamiar rządzić dalej, jak rozumiem, mówi jednoznacznie, będziemy bronić rodziny przed zagrożeniami ideologicznymi, moralnymi. I ten przekaz jest bardzo jasny. To znaczy, to jest przede wszystkim próba postawienia tamy temu wpływowi ideologii LGBT na każdy poziom życia naszego. A z drugiej strony to jest też oferta dla wszystkich wyborców, bo jednoznaczna, że jeżeli chcecie, żeby tak było, to zagłosujcie na nas. I ja rozumiem, że to jest, że pani w tym sensie, w tym względzie, no, popiera linię partii, tak? Czy no nie? Ale jak mogłoby być inaczej, oczywiście. I czy to się przekłada w takim razie, bo czy to się przekłada, bo partia PiS rządzi teraz i to się przekłada na działania Urzędu Państwowego, jakim pani kieruje na poziomie województwa, czyli kuratorium? No tak, no ale proszę mi powiedzieć, czy widzi pan sprzeczność w tym, co przed chwilą powiedziałam? Rzeczywiście nie, nasza miałem dbałość wrażenie, że pani jest... mówi o tym, że korzystamy z narzędzi, które posiadamy, a te narzędzia nie zawsze pozwalają nam ingerować we wszystko. Tak to No pewne, zrozumiałem. nie, no proszę mi wierzyć, że ja Mówię rzecz jak prawdy, w oczywiście. ramach swoich obowiązków wykonuję to, co jest w moim zakresie i proszę mnie nie zmuszać do tego, żebym się tutaj uciekała do jakichś takich ruchów niezwiązanych z prawem. Proszę mi wierzyć, obojętnie kto to mówi, nawet pan nasz prezes na pewno wie o tym, że my musimy działać w ramach i w granicach prawa, więc tutaj proszę mi wierzyć. Gdybym miała jakieś takie sygnały, które mogłyby mnie martwić, bym musiała głębiej temat gdzieś podejmować. Dlatego ja mówię, że naprawdę tego zjawiska, o którym pan mówi, na razie na terenie naszego województwa nie zauważam. Podkreślam rolę dyrektora, podkreślam rolę rodziców i to jest naprawdę, to są partnerzy również dla nas, tak? Gdyby były jakieś wątpliwości, jak rozstrzygnąć daną sprawę, my zawsze jesteśmy otwarci i czekamy. Ponieważ rozmowa jest przy okazji, tylko no tak się złożyło, że tutaj ten fragment, no, siłą rzeczy odwołuje się do pani obecnego zajęcia, czyli bycia kuratorem, ale przede wszystkim rozmawiam z panią jako politykiem Prawa i Sprawiedliwości na poziomie powiatowym, no i kandydatką do Sejmu. Powiedziała pani, że jest pani tradycjonalistką, to znaczy, że to jest taka autodefinicja. A co to znaczy być tradycjonalistą? Dla mnie tradycjonalist to jest po prostu tradycyjny schemat rodziny, tak jak pan prezes, taki czyli ja dwóch też mężczyzn, również. Dwie kobiety, Nie, tak? jest mężczyzna, jest kobieta, są dzieci w tym związku. To jest mój tradycjonalizm. Pani zdaniem te sprawy, najogólniej mówiąc, moralno-ideologiczno, takie światopoglądowe, one w tej kampanii będą miały ważne znaczenie i czy to także będzie miało, ma znaczenie w takiej kampanii, którą sama pani będzie prowadziła, no bo jest pani częścią dużej kampanii PiS-u, ale też musi ją pani prowadzić, no chociażby tak jak pani teraz prowadzi, rozmawiając ze mną.
No, no bo dużo łatwiej myślę rozmawiać jest tak, że powiedzmy wskaźniki gospodarcze, propozycje i tak dalej, i tak dalej. Bo w tych sprawach trudniej jest rozmawiać, trudniej o polaryzację przy stole, jak się rozmawia w jakimś gronie rodzinnym chociażby. Natomiast sprawy ideologiczne, sprawy światopoglądowe, tu każdy jest specjalistą i każdy ma swoje zdanie. I myślę, że dobrze by było wiedzieć, czy kandydatka do Sejmu ma w tej sprawie no, swoje określone zdanie. Ale ja już to zdanie wypowiedziałam, tak? Nie podważam tak naprawdę innych opcji, tak bym powiedziała, światopoglądowych. Ja naprawdę nie walczę z nimi, nie zwalczam ich. Natomiast swoje mam prawo wyrażać i mogę powiedzieć o sobie, że jestem tradycjonalistką. Czy to jest złe? No nie, ja do ludzi, z którymi spotykam się i będę się spotykała, będę mówiła przede wszystkim o tym, by rodzina była najważniejszą wartością, by rodziny tak naprawdę patrząc na to, co się dla nich robi, żeby rzeczywiście podejmowali właściwe decyzje przy wyborze. I myślę, że tu w moim działaniu nie ma absolutnie sprzeczności z tym, co tak mówi moja partia. Proszę pani, jeszcze tylko proszę powiedzieć, czy to pani zdanie, bo to nie brzmiało, to będzie ważny element kampanii wyborczej? Ten spór światopoglądowy, taki bardzo mocno spolaryzowany. To znaczy, no myślę, że sam pan... Bo nie tak różni partie też wyraźnie. Tak, panie redaktorze, myślę, że i też Polacy w wielu badaniach się wypowiadają na ten temat, że chcą, by rzeczywiście rodzina była najważniejszą wartością, że nie zgadzają się na tą ideologię LGBT. I tak właśnie ta nasza partia się przedstawia. Ja jestem jej reprezentantką i tak właśnie będę tą kampanię prowadzić. Proszę pani, na zakończenie proszę powiedzieć, no właśnie zwróćmy jeszcze do tego naszej okolicy, czyli powiatu. Właściwie w tym tysiącleciu mamy tylko jedną rozpoznawalną kandydatkę, a właściwie parlamentarzystkę z naszego powiatu, Magdalenę Kochan, która jest, no stąd pochodzi po prostu, tak. I reprezentuje Platformę Obywatelską od chyba trzecią albo czwartą kadencję w Sejmie. Teraz będzie kandydowała do Senatu. I to tak często jest taki spór o to, czy to ma znaczenie, żeby ktoś od nas był w Sejmie, czy też pani zdaniem to nie ma znaczenia? To znaczy, a czy też ma znaczenie, a jeżeli ma znaczenie, to czy obojętnie kto by to był, to znaczy czy to będzie z SLD, czy będzie z Kukiz, czy będzie z kogokolwiek, czy też powinien to być człowiek z partii, która no, jest akceptowana w tym powiecie przynajmniej. Oczywiście nie może być tak, że pewnie każdy powiat, każda gmina chciałaby mieć swojego reprezentanta, tak nie jest i tak w naszym systemie wyborczym być nie może, ale jak pani ocenia sytuację? Możemy powiedzieć w ten sposób. Wprawdzie Magdalena Kochan nie jest dla wielu wyborem politycznym dobrym, ale oczekujemy od naszego, traktujemy, że jeżeli już nikogo innego nie mamy, to mamy naszego posła, no to ten nasz poseł, że będzie starał się, to może nie jest propaństwowe, ale bo to trzeba wyważyć, kiedy nieraz cele lokalne nie zawsze są spójne z państwowymi i też nie chodzi o to, żeby on tylko pracował na naszą rzecz, ale żebyśmy mieli też korzyść. To czy pani zdaniem taki swój poseł jest potrzebny? No bo rozumiem, że pani też startuje po to, żeby być swoim posłem też stąd. No. No, myślę, że tu warto by powiedzieć, odpowiadając na to pytanie i sięgnąć do osiągnięć tutaj pani poseł Kochan. Gdyby pan mógł mi przytoczyć, rzeczywiście powiedzieć o jakichś sytuacjach, o których pani Kochan naprawdę przysłużyła się tutaj mieszkańcom, to bardzo proszę. Ja bardzo bym się cieszyła, że mieszkańcy zyskali przez to, że pani Kochan była i posłem i teraz kandydatką do Senatu. To proszę mi podać takie przykłady. Ja jestem naprawdę daleka od tego, żeby oceniać
i panią poseł, czy kogokolwiek, który startował lub startuje z tego terenu, okręgu 41, tak naprawdę z całego naszego województwa. Terenowo każdy chciałby mieć, tak jak pan redaktor, swojego przedstawiciela, czy w Sejmie, czy w jakiejkolwiek, czy choćby w Sejmiku, każdy by chciał w jakimkolwiek samorządzie na pewno też mieć swoich przedstawicieli, ale proszę mi powiedzieć, czy to jest możliwe? No, odpowiedzieliśmy sobie, że nie. Dla mnie najważniejsze to jest to, by tutaj mieszkańcy naszego powiatu zdecydowali się sami, kogo tak naprawdę chcą. Czy chcą tą partię, która gwarantuje im tak naprawdę godne i właściwy poziom, załóżmy, wynagrodzenia w przyszłości, bo takie plany partia nasza ma, czy tak naprawdę to, co do tej pory się działo, czyli to zwijanie się tej Polski, zamykanie pewnych instytucji. Przecież wiemy doskonale, że to, co się działo za czasów, kiedy pani poseł tutaj z tego terenu była w Sejmie, no nie działo się dobrze i chciałabym, żeby to się zmieniło. Na pewno to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, a ja jako przedstawiciel tej partii na ten teren, będę gwarantowała, że rzeczywiście to będzie miało przełożenie na życie mieszkańców tego powiatu. Dziękuję bardzo.